Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale w dzisiejszym odcinku. Wykonamy zabieg T3 na naszą pszenicę ozimą o nazwie Ambicja. Także zaraz przejdziemy po raz kolejny do środków i zaprezentujemy Wam produkty, którymi wykonamy dzisiejszy zabieg. Zabieg rozpoczniemy od produktu, który jest znany z naszego już kanału. Jest to Bufor X, czyli kondycjoner wody, który pozwala na tworzenie skomplikowanych mieszanin zbiornikowych, obniża nam pH cieczy roboczej, zmiękcza wodę oraz działa jako surfaktant, a zastosowane substancje z Clayton Navarro 250 EC lubią, gdy pH wody użytej do oprysku jest lekko kwaśne. Następnie mamy folik krystaliczny MaxCop. Jest to mieszanina makroelementów, siarka, magnez poprawia nam tutaj efektywność zabiegu, efektywność fotosyntezy i wytwarzane przez rośliny aminokwasy. Potas odpowiada za gospodarkę wodną w roślinie, także ma tutaj szerokie działanie. Na koniec produkt Designer Plus. Produkt również, który był przez nas stosowany, produkt Designer Plus zawiera w swoim składzie lateks i silikon, czyli dwie substancje, które odpowiadają za to, aby substancje pozostały na naszej roślinie i nie zostały zmyte przez deszcz, którego w sumie ostatnio jest bardzo mało, więc jak macie, to możecie do nas przesyłać. Także jest to środek, który poprawia nam przyczepność mieszaniny do rośliny. Nie wspomniałam jeszcze o dawkowaniu, także zaczniemy od produktu Bufor X. Zastosujemy go w dawce 0,1 litra na hektar. Następnie Clayton Navarro 250 EC w dawce 0,8 litra na hektar. Folik krystaliczny MaxCop w dawce 3 kg na hektar. I zakończymy zabieg produktem Designer Plus w dawce 0,125 litra na hektar. Sometimes wish I could turn on my head and listen to my heart. Oh,